Woda wprawdzie już jest, ale na razie trudno tam nawet pójść na spacer. W Parku Śląskim dobiega końca inwestycja, która miała zakończyć się dużo wcześniej. Jednak cały czas teren wokół kanału regatowego jest ogrodzony. Utrudnienia dla gości parku potrwają jeszcze długo. Łukasz Kondziołka. Tak dzisiaj wygląda kanał regatowy. A tak wyglądał w styczniu 2023 roku, gdy podpisywano umowę z wykonawcą. Pisali w listopadzie zeszłym roku, ale listopad Nie drugi wiecie. rok i dopiero kończył. Łatwiej efekty inwestycji za około 17 milionów złotych oglądać z góry, z kolejki Elki, dookoła nadal stoi ogrodzenie. Goście parku są ciekawi, co dzieje się za nim. Tutaj zawsze jakaś dziurka była, to śledziliśmy na bieżąco. Prace zakończono z dużym poślizgiem. W ciągu około półtora roku wykonano inwestycję, która miała trwać początkowo 9 miesięcy. Obejmowała między innymi remont nabrzeży, odmulenie dna kanału, remont mostków od części południowej, również remont kładek prowadzących na wyspę. Teraz nic się tu nie będzie działo przez dłuższy czas, ale ogrodzenie pozostanie. Na efekt finalny będziemy musieli poczekać jeszcze około roku. Park Śląski jest w trakcie przetargu na drugi etap rewitalizacji, który będzie polegał na remoncie alejek i otoczenia kanału wraz z ławkami na jego brzegach. Jednak wszystkie trzy oferty znacząco przekraczają budżet.